Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić kolejną historię, w której zakończenie trudno uwierzyć. Miała ona miejsce w roku 2002 w amerykańskim mieście Salt Lake City. Zapraszam do wysłuchania historii Elizabeth Smart. Elizabeth Smart urodziła się w roku 1987 i mieszkała wraz ze swoją rodziną w pięknym, ogromnym domu w mieście Salt Lake City w stanie Utah. Była spokojną i trochę nieśmiałą dziewczyną, jedną z sześciu dzieci Edwarda i Lois Smart. Jej rodzice, którzy byli mormonami, wychowywali swoje dzieci w tej wierze i wpajali im obowiązujące w niej zasady. Między innymi unikanie różnego rodzaju używek czy zachowanie czystości aż do ślubu. Dziewczyna miała kilka pasji. Trenowała jeździectwo oraz biegi długodystansowe, przygotowując się do biegów przełajowych, w których miała uczestniczyć, kiedy będzie uczęszczać do liceum. Ale oprócz sportu Elizabeth miała jeszcze jedną pasję, chyba największą. Codziennie grała godzinami na harfie, co sprawiało przyjemność jej i całej jej rodzinie. Potrafiła grać naprawdę pięknie, dlatego też zdarzało się, że proszono ją, aby zagrała na weselach czy pogrzebach. 4 czerwca 2002 roku 14-letnia Elizabeth wraz z rodziną uczestniczyła w uroczystości zakończenia roku w swojej szkole. Tego dnia dziewczyna otrzymała nagrody za dobrą naukę oraz osiągnięcia w sporcie, przez co była bardzo dumna z siebie. Zależało jej na tym, aby tego dnia rodzice byli przy niej. Wszyscy miło spędzili dzień, a wieczorem, jak zawsze, cała ósemka zebrała się razem. Jeden z członków rodziny odmówił modlitwę dziękczynną i dzieci rozeszły się do swoich pokoi. Elizabeth nie miała własnego pokoju. Dzieliła go z młodszą o 5 lat siostrą Mary Catherine. Przed snem dziewczynki miały w zwyczaju czytanie książki i tak samo było 4 czerwca. Kiedy już poczuły się zmęczone czytaniem, poszły spać. Jednak ta noc nie była tak spokojna jak zazwyczaj, ponieważ około godziny 2 w nocy Elizabeth została obudzona przez nieznanego jej człowieka. Trzymał on w ręku nóż, który przyłożył jej do gardła i spokojnym głosem powiedział: nawet nie próbuj krzyczeć. Wstań z łóżka i chodź ze mną, w przeciwnym razie zabiję ciebie i twoją rodzinę. Dziewczyna była przerażona. Zawsze uważała swój pokój za najbezpieczniejsze miejsce na ziemi. A tu nagle jakiś obcy mężczyzna groził jej nożem. Gdyby zaczęła krzyczeć, jej rodzice bardzo szybko znaleźliby się w tym pokoju, ale nie wiadomo, jakby zareagował na krzyk ten człowiek. Mógł zrobić krzywdę zarówno jej, jak i Mary Catherine, a być może nawet innym członkom rodziny. Nie mogła na to pozwolić, dlatego robiła to, co jej kazał. Mężczyzna pokazał jej, którą parę butów ma zabrać. Były to sportowe buty, ale nie wolno jej było założyć ich w domu. Dopiero kiedy znaleźli się na zewnątrz, pozwolił jej na to i cały czas trzymając nóż blisko jej ciała, zmusił ją do pójścia w kierunku lasu. Kiedy znaleźli się niedaleko drogi, oboje zauważyli światła nadjeżdżającego samochodu. Elizabeth pomyślała, że to może być ratunek dla niej, ale mężczyzna popchnął ją w kierunku krzaków i zakazał się ruszać. Dziewczyna zauważyła, że to był radiowóz, jednak nie zdecydowała się na zrobienie czegokolwiek niezgodnego z żądaniami porywacza. Samochód tylko przejechał obok nich i po chwili zniknął z ich oczu. Od razu ruszyli dalej w dalszą drogę w kierunku lasu, gdzie początkowo szli wyznaczoną ścieżką, aby po jakimś czasie zejść z niej i iść wzdłuż suchego koryta strumienia. Droga do miejsca docelowego trwała kilka godzin i była bardzo wyczerpująca dla Elizabeth. Kiedy dziewczyna szła ze swoim porywaczem przez las, jej siostra, która dzieliła z nią pokój, po 2 godzinach od porwania zdecydowała się wyjść z pokoju i przejść do sypialni rodziców. Dziewczynka była świadkiem całego zajścia. Widziała, że jakiś mężczyzna zabiera z pokoju Elizabeth, udawała jednak śpiącą, aby nie zwrócić na siebie żadnej uwagi. Wyszła z pokoju zaraz po tym, jak jej siostra i ten mężczyzna zniknęli jej z oczu, ale na korytarzu zauważyła, że jest on jeszcze w domu, dlatego czym prędzej wróciła do łóżka. Była tak przerażona tym faktem, że nie była w stanie wyjść spod kołdry przez długi czas. Bała się, że porywacz może być w dalszym ciągu w jej domu.
Dopiero około godziny 4 nad ranem poinformowała swoich rodziców o porwaniu siostry. Ed i Lois początkowo nie wierzyli w słowa dziewięciolatki. Byli przekonani, że to tylko zły sen. Jednak dziewczynka przez cały czas powtarzała, że Elizabeth nie ma w łóżku. Wyszła z domu z jakimś mężczyzną. Rodzice chociaż nie byli do końca przekonani, że Mary Catherine mówi prawdę, postanowili to sprawdzić. Faktycznie, w ich pokoju jej nie było, nie było jej też w łazience ani żadnym innym pomieszczeniu w domu. I dopiero kiedy Lois weszła do kuchni i zauważyła przeciętą w oknie moskitierę, wtedy do niej dotarło, co się naprawdę stało. Rodzice dziewczynki natychmiast wezwali policję, po czym zadzwonili do najbliższej rodziny, aby przekazać im tę straszną wiadomość. Zależało im na tym, aby byli oni razem z nimi w tym trudnym czasie. I już o 6 rano dom był pełen krewnych, którzy chcieli pomóc w poszukiwaniach. Niestety, policja zaraz po zgłoszeniu nie zabezpieczyła miejsca zdarzenia i pojawienie się w domu większej grupy osób doprowadziło do tego, że w późniejszym czasie nie można było zabezpieczyć już żadnych śladów. Wszystko zostało zanieczyszczone czy pozacierane przez liczną rodzinę. Policjanci przesłuchali jedynego świadka zdarzenia, Mary Catherine. Dziewczynka słyszała dokładnie, co mężczyzna mówił do jej siostry. Była w stanie te słowa powtórzyć. Człowiek ten ubrany był cały na czarno, a na rękach miał rękawiczki. Nie widziała jednak jego twarzy, ponieważ w pokoju było za ciemno. Wiedziała jednak, że jego głos słyszała już wcześniej. Wydawał jej się znajomy. Nie potrafiła tylko skojarzyć, do kogo on należał. Już następnego dnia po zaginięciu dziewczyny informacje na ten temat pojawiły się w telewizji i rodzice zostali poproszeni o wystąpienie z apelem. Lois nie była w stanie zabrać głosu. To byłoby zbyt wiele dla niej w tamtym czasie. W imieniu rodziny przemawiał Ed, który łamiącym się głosem prosił porywacza o wypuszczenie dziewczyny na wolność. Apel Eda musiał wywrzeć duże wrażenie na członkach społeczeństwa Salt Lake City, bo już następnego dnia rano czekało blisko 500 ochotników, którzy gotowi byli pomóc w poszukiwaniach Elizabeth, a na koniec dnia było ich już prawie 2000. Wszyscy chcieli pomagać w przeszukiwaniu pobliskich terenów w nadziei na odnalezienie dziewczyny. Wróćmy teraz do Elizabeth. Droga przez las była długa i wyczerpująca. Nastolatka zdawała sobie sprawę z tego, co może się z nią stać. Już nieraz słyszała o ofiarach porwań i jeszcze nigdy nie skończyło się to powrotem do rodzinnego domu. Prędzej czy później znajdowano ciało osoby porwanej. Dziewczyna nawet prosiła porywacza, aby zrobił to, co ma zamiar zrobić bliżej jej domu, aby jej rodzina mogła szybciej odnaleźć jej ciało. Jednak mężczyzna, który przedstawił się jako Immanuel, nie przestawał iść, aż doszli do miejsca, w którym znajdował się jego obóz. Pośród drzew rozstawiony był namiot, na ziemi rozłożone były różnego rodzaju plandeki, a kilka plandek wisiało między drzewami. Elizabeth zauważyła stojącą tam ubraną w jasne szaty kobietę. To była Hepzeba, żona Immanuela. Kobieta przytuliła ją, ale był to raczej mocny uścisk niż delikatne przytulanie, po czym zaprowadziła ją do namiotu, gdzie kazała się rozebrać. Czerwona piżama Elizabeth za bardzo rzucała się w oczy. Dziewczyna dostała dokładnie taką samą jasną szatę, jaką miała na sobie Hepzeba. Elizabeth nie bardzo chciała się na to zgodzić, ale żona Immanuela wyjaśniła jej, że albo zrobi to sama, albo jej mąż zrobi to za nią. Nie mając wyjścia, dziewczyna założyła ubranie, które dostała. Po chwili do namiotu wszedł Immanuel i zaczął odprawiać jakieś nieznane dziewczynie rytuały, z których wynikało, że Elizabeth właśnie zostaje jego żoną. Niestety oznaczało to, że dziewczyna musiała spełniać małżeńskie obowiązki i zaraz po zaślubinach małżeństwo musiało zostać skonsumowane. Dziewczyna miała tylko 14 lat, a do tego wychowywana była w wierze nakazującej zachowanie czystości do ślubu, przez co było to dla niej podwójnie bolesne. Jeszcze nigdy przez całe życie nie czuła się tak podle jak w tamtym momencie. Po wszystkim mężczyzna przywiązał kabel do jej nogi, który przywiązany był do innego kabla rozwieszonego między dwoma drzewami. To pozwalało Elizabeth na poruszanie się po terenie obozu. Mogła dojść do namiotu czy do łazienki, ale nie miała szansy na ucieczkę. Dziewczyna już rozpoznała swojego porywacza. Kilka miesięcy wcześniej, kiedy razem z mamą szły ulicami miasta,
zauważyły człowieka, który prosił je o pieniądze. Lois dała mu $5 i wizytówkę swojego męża, mówiąc, że może on mieć dla niego jakąś pracę. Rodzina Smartów mieszkała w bardzo dużym domu i często potrzebowali kogoś do pomocy przy pracach remontowych. Jakiś czas później Immanuel pojawił się w ich domu, pomagał przy pracach na dachu. To właśnie wtedy miał możliwość poznać Elizabeth, chociaż widział ją zaledwie przez kilka minut. Teraz wyglądał inaczej, miał długą brodę, której wcześniej nie miał, ale dziewczyna była pewna, że to on. Nie mogła tylko zrozumieć, dlaczego za okazaną dobroć człowiek ten w taki sposób odwdzięcza się jej rodzinie. Immanuel wytłumaczył jej, że to Bóg kazał mu postępować w ten sposób. On wypełniał polecenia, które Bóg mu wydawał. Był prorokiem, który musiał przygotować świat na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. Według niego Elizabeth miała wiele szczęścia, że zabrał ją z tego świata, w którym wcześniej żyła. Dziewczyna była przywiązana do drzewa przez wiele tygodni. W tym czasie Immanuel zmuszał ją do stosunku minimum raz dziennie. Cały czas też ostrzegał ją, że zrobi krzywdę jej albo jej rodzinie, jeżeli zacznie krzyczeć lub spróbuje uciekać. Jego żona tylko potwierdzała, że powinna te groźby traktować poważnie. Elizabeth zdawała sobie sprawę z tego, że mógłby być zdolny do zrobienia krzywdy jej rodzinie. W końcu już raz wtargnął do ich domu i porwał ją. Mógł to samo zrobić Mary Catherine bądź komukolwiek z jej rodzeństwa. Dziewczyna była zastraszana przez cały czas. Pewnego dnia Elizabeth usłyszała, jak ludzie, którzy ją szukali, wołają jej imię. Nie mogła jednak nic zrobić, ponieważ Immanuel od razu ją uświadomił, co się może stać z nią i z tą osobą, która odnajdzie ich obóz. Miała nadzieję, że któregoś dnia ktoś dotrze do obozu i ją odnajdzie. Ale dni mijały tygodnie i nikt nie pojawiał się w pobliżu miejsca, gdzie przebywali. Dziewczyna wraz ze swoimi porywaczami przez cały czas przebywała w lesie. Zazwyczaj w trójkę, ale czasami była tam sama z Hepsybą. Immanuel od czasu do czasu opuszczał obóz, aby udać się do miasta na zakupy. Nie płacił oczywiście za nie. Kradł, co mu było potrzebne i wracał do lasu. Coraz częściej przynosił alkohol, którym częstował Elizabeth. Chciał, aby dzięki temu dziewczyna była bardziej uległa. Z czasem nastolatka sama zaczęła prosić o coś mocniejszego. Nie chciała być trzeźwa, kiedy dochodziło do zbliżenia między nimi. Pewnego dnia Immanuel zadecydował, że jego żona będzie mu towarzyszyć w wycieczce do miasta. Ale nie mieli zamiaru zostawić dziewczyny samej w lesie bez nadzoru. Pozwolili jej iść razem z nimi. Jednak aby nikt jej nie rozpoznał, musiała zakryć włosy oraz twarz, zostawiając tylko oczy odsłonięte. Wyjście do miasta było dla dziewczyny nadzieją na to, że może komuś uda się ją rozpoznać i zostanie uratowana. Tak się jednak nie stało. A w tym czasie, kiedy dziewczyna była przetrzymywana przez podającego się za proroka Immanuela, śledczy cały czas prowadzili dochodzenie w tej sprawie. Próbowali ustalić, kto mógł być porywaczem. Ed Smart nie miał pojęcia, kto mógł za tym stać. Nie miał żadnych wrogów, nikogo, kto mu źle życzył. Nie wiedział, kto mógł porwać jego córkę. Ale policjanci przyjrzeli się bliżej ludziom wykonującym prace remontowe w domu Smartów. Okazało się, że przez kilka miesięcy poprzedzających porwanie dziewczyny przez ich dom przewinęło się kilkadziesiąt takich osób. Przyjrzeli się każdej z nich i ich uwagę zwrócił jeden z mężczyzn. Był to Richard Ritchie, złota rączka, który w domu Smartów wykonywał drobne prace. Był on na zwolnieniu warunkowym. Został skazany za usiłowanie zabójstwa funkcjonariusza policji. Dodatkowo został oskarżony o włamanie do domu w sąsiedztwie domu Smartów. W jego domu znaleziono różne przedmioty pochodzące z kradzieży. Kilka z nich należało do rodziny Smart. To wystarczyło policji, aby stał się głównym podejrzanym. Podejrzewali, że może chciał okraść dom Smartów, ale dziewczyna obudziła się i go zobaczyła. Nie mógł sobie pozwolić na bycie rozpoznanym i dlatego zabrał ją ze sobą. Richie był przesłuchiwany przez wiele godzin, jednak cały czas zaprzeczał, że miał coś wspólnego z porwaniem Elizabeth. Policjanci coraz bardziej naciskali na niego, próbowali zmusić go do przyznania się. Jednak mężczyzna cały czas nie przyznawał się do winy. Mary Catherine, która zobaczyła jego zdjęcie w telewizji, od razu powiedziała, że to nie ten człowiek, którego szukają. Ale policja nie wierzyła w słowa dziewięciolatki.
W pokoju było ciemno. Nie widziała dobrze twarzy porywacza. Skąd ta pewność, że to nie Richie? Dlatego też przetrzymywano go w dalszym ciągu w areszcie. Ale w sierpniu Richard został zabrany do szpitala z powodu wylewu krwi do mózgu, co doprowadziło do jego śmierci kilka dni później. Przez jakiś czas podejrzewano, że ktoś z członków rodziny mógł stać za zaginięciem Elizabeth. Miał o tym świadczyć fakt, że jeden z jej stryjów nie przeszedł pomyślnie testu wariografem. Uważano również, że moskitiera w oknie została przecięta od środka, nie od zewnątrz. Policjanci nie mieli żadnych dowodów przeciwko jakiemukolwiek członkowi tej rodziny, ale media szybko podchwyciły ten temat i wkrótce pojawiły się artykuły, w których rozpisywano się o potencjalnej winie rodziny. Oskarżenia te bardzo bolały rodzinę dziewczyny. Mniej więcej 2 miesiące po porwaniu Elizabeth, Immanuel stwierdził, że czas, aby do obozu sprowadzić kolejną żonę. Docelowo chciał ich mieć 350. Wiedział już, kto będzie kolejną jego ofiarą i tym razem wybrał kuzynkę Elizabeth Olivię. Oznajmił swoim żonom Hepsebie oraz Augustine, bo tak nazywali Elizabeth, że rano pojawi się w obozie nowa osoba. Wieczorem wyszedł po kolejną ofiarę, ale wrócił jednak sam. Tym razem się nie udało. Kiedy próbował włamać się do domu, wchodząc przez okno w pokoju Oliwii, zrzucił jakiś przedmiot, który zrobił tyle hałasu, że obudził dziewczynę oraz jej ojca. Immanuel nie miał wyjścia, musiał uciekać. Natychmiast wezwano policję, jednak uważali oni, że to tylko zbieg okoliczności. Przecięta moskitiera dokładnie w ten sam sposób, co w domu Elizabeth, a do tego ustawienie 2 krzeseł, ustawionych do siebie oparciem, tak samo jak w domu Smartów, miało być według policjantów tylko żartem nastolatków. Nie traktowali tego poważnie, a już na pewno nie sądzili, że te 2 sprawy mają ze sobą cokolwiek wspólnego. Rodzina Smartów oraz ich krewni czuli się jednak coraz mniej bezpiecznie. A Immanuel, Hepseba oraz Elizabeth pojawiali się od czasu do czasu w mieście. Dużo ludzi ich kojarzyło, uważali ich za nieszkodliwych, aczkolwiek dziwnych. Ale któregoś dnia, pomimo tego, że Elizabeth zawsze miała zakrytą twarz, ktoś ją rozpoznał w bibliotece. Zgłoszono to na policję i już po chwili jeden z funkcjonariuszy pojawił się na miejscu. Zapytał on bezpośrednio, czy nazywa się Elizabeth Smart, ale dziewczyna ze strachu zaprzeczyła. Hepseba przez cały czas trzymała ją za rękę i ściskała bardzo mocno, jakby w ten sposób chciała jej przypomnieć o konsekwencjach. Policjant chciał, aby dziewczyna pokazała swoją twarz, ale w tym momencie do dyskusji włączył się Immanuel, który stwierdził, że nie jest to zgodne z ich religią. Dziewczyna ma zakrytą twarz ze względów religijnych i nie może tak po prostu odsłonić jej, bo ktoś ma takie życzenie. Policjant nie miał wyjścia, musiał uszanować ich przekonania religijne. Nie mógł jej zmusić do tego, aby pokazała mu swoją twarz. Elizabeth wierzyła w to, że funkcjonariusz będzie bardziej stanowczy, że zrobi coś, co ją uratuje. Jednak on pozwolił im odejść i dziewczyna musiała wrócić do swojego piekła na ziemi. Przełom w tej sprawie nastąpił po 4 miesiącach od zaginięcia Elizabeth. Jej siostra Mary Catherine przeglądała książkę rekordów Guinnessa i w pewnym momencie doznała olśnienia. Po tylu miesiącach zastanawiania się, do kogo mógł należeć głos porywacza, uzmysłowiła sobie, gdzie wcześniej już ten głos słyszała. Czym prędzej pobiegła do swoich rodziców, aby przekazać im tę rewelację. To był Immanuel, człowiek, który był wcześniej w ich domu i pomagał w pracach remontowych. Rodzice, pełni nadziei na szybsze rozwiązanie sprawy, bezzwłocznie poinformowali o tym policję. Jednak policjanci nie byli już tak entuzjastycznie nastawieni do tej informacji. Nie bardzo chcieli wierzyć w to, że po takim czasie nagle dziecku przypomniało się, do kogo należał ten głos. Zdecydowali się na razie nie podawać tego do publicznej wiadomości. Tym bardziej, że nic nie wiedzieli o tej osobie. Smartowie znali tylko jego imię, o ile było prawdziwe. Dni mijały, a policjanci nic nie robili ze wskazówką przekazaną przez rodzinę Elizabeth. Aż w końcu Ed i Lois wraz ze swoimi krewnymi zdecydowali się na wzięcie sprawy w swoje ręce. Sporządzili portret pamięciowy tego człowieka i zdecydowali się na zwołanie konferencji prasowej, na której został on pokazany.
Był już luty 2003 roku, 8 miesięcy od zaginięcia nastolatki i dopiero od tego czasu sprawa nabrała tempa. Wkrótce po opublikowaniu portretu na policję zadzwoniła kobieta, która rozpoznała w nim swojego brata, Briana Mitchella. Informacje, że jest to człowiek, który podaje się za kaznodzieję i zajmuje się pomaganiem przy drobnych naprawach, były dla niej potwierdzeniem, że to musi być on. W końcu policja znała prawdziwe nazwisko domniemanego porywacza. Brian Mitchell urodził się w roku 1953 w Salt Lake City i był wychowywany w bardzo religijnej rodzinie mormonów. Dosyć wcześnie chłopak zaczął okazywać zainteresowanie płcią przeciwną. Jego ulubioną zabawą była zabawa w doktora, jednak rodzice dzieci, z którymi się bawił, zaczęli jego rodzicom zwracać uwagę na nieodpowiednie zachowanie chłopca w trakcie tych zabaw. W wieku 16 lat został przyłapany na tym, jak rozbierał się w towarzystwie jakiegoś dziecka, za co został wysłany do poprawczaka. 3 lata później Brian poślubił dziewczynę 3 lata młodszą od niego. Mieli razem 2 dzieci, jednak małżeństwo to nie przetrwało próby czasu. Mężczyzna miał dość duży problem z alkoholem, który wywoływał u niego agresywne zachowania. Po rozwodzie Brian związał się z kobietą, która miała już 3 dzieci. Po ślubie pojawiło się na świecie kolejne 2 dzieci pary, ale również to małżeństwo zakończyło się rozwodem. Oprócz agresywnego zachowania, powodem zakończenia tego związku miał być fakt, że Brianowi zdarzało się w nieodpowiedni sposób dotykać swojego syna czy córkę żony z 1 małżeństwa. Nic mu jednak wówczas nie udowodniono. Brian jednak nie zraził się niepowodzeniami w 1 małżeństwach i zaraz po 2 rozwodzie poślubił Wandę Barzi. Była to starsza od niego rozwódka, która miała już 6 dzieci. Nie była jednak dobrą matką. Jej własne dzieci opisywały ją słowami potwór. Kiedy były mniejsze, podała im na obiad króliczka, którego trzymały w domu. Brian i Wanda należeli do kościoła Jezusa Chrystusa w dniach ostatnich, jednak z czasem nauki tego kościoła zaczęły trochę odbiegać od wizji Briana. I wówczas mężczyzna ogłosił siebie prorokiem, przybrał imię Immanuel i próbował upodobnić się do Jezusa. Zapuścił brodę i zaczął nosić szaty takie jak Jezus. Jego żona Wanda podążała za decyzjami męża, zaczęła nosić dokładnie takie same szaty jak on i przedstawiała się jako Hepseba. Początkowo jeździli po Stanach, ale w końcu wrócili do swojego rodzinnego miasta, aby tam głosić Słowo Boże. Zamieszkali w lesie i wówczas Brian usłyszał głos Boga, który przekazał mu, że powinien mieć więcej żon, tylko powinny to być młodsze kobiety. Ponieważ nie mógł znaleźć takiej, która dobrowolnie zechciałaby go poślubić, postanowił porwać swoją kolejną żonę. Kiedy wybierał się do domu smartów, zaczął mieć pewne wątpliwości, jednak wtedy Wanda powiedziała, że jeżeli Bóg chce, aby to Elizabeth była jego żoną, to mu w tym pomoże. Śledczy już wiedzieli, jak może nazywać się porywacz, wiedzieli, jak wygląda, ale posiadali zdjęcia z czasu, kiedy Brian jeszcze nie miał długiej brody. Jednak wkrótce dzieci Wandy domyśliły się, że osoba, która porwała Elizabeth, to może być mąż ich matki i dostarczyli policjantom wiele zdjęć, na których widoczny był już Brian z zarostem. Po opublikowaniu bieżących zdjęć Briana, policjanci zaczęli otrzymywać zgłoszenia od ludzi, którzy na ulicach Salt Lake City widzieli wcześniej jego i Wandę w towarzystwie jeszcze jednej osoby. To mogła być Elizabeth. Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny, jednak Elizabeth i jej porywacze nie znajdowali się już w Salt Lake City. W październiku wsiedli do autobusu i udali się do San Diego w Kalifornii. Tam klimat jest łagodniejszy i łatwiej mogli przetrwać zimę w lesie. W mieście tym Brian został nawet aresztowany za włamanie się do kościoła, ale policjanci z tamtego stanu nie wiedzieli, że jest on poszukiwany i szybko został wypuszczony na wolność. Elizabeth wiedziała, że musi zrobić coś, co spowoduje, że znajdzie się bliżej domu, gdzie istniało większe prawdopodobieństwo, że ktoś ją rozpozna. Postanowiła pokonać Immanuela jego własną bronią, kłamstwem i manipulacją. Powiedziała mu, że Bóg przemówił do niej i przekazał jej, że powinni wrócić do Salt Lake City. Ku jej zdziwieniu mężczyzna zgodził się na to i 12 marca 2003 roku ruszyli autobusem w kierunku rodzinnego miasta.
Elizabeth miała na głowie szarą perukę i przez cały czas miała założone słoneczne okulary. Dzięki temu nikt nie miał jej rozpoznać. Wysiedli na obrzeżach Salt Lake City i szli poboczem drogi, kiedy pewna kobieta przejeżdżając samochodem rozpoznała Briana. Od razu zadzwoniła pod numer alarmowy. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, od razu zwrócili uwagę na przebranie dziewczyny. Tylko ona z całej trójki nosiła perukę. Kiedy zaczęli z nimi rozmawiać, Brian podał funkcjonariuszom zmyślone nazwiska i przedstawił kobiety jako jego żonę i córkę. Policjanci wiedzieli, że jest on człowiekiem, którego poszukują i nie mieli zamiaru poddać się tak szybko. Próbowali od Elizabeth uzyskać potwierdzenie, że jest tą porwaną nastolatką, ale dziewczyna zaprzeczała. Dopiero kiedy odseparowali ją od porywaczy, przyznała, że to właśnie jej szukają. Spędziła 9 miesięcy w piekle i wreszcie udało jej się znaleźć ratunek. Ed Smart został poproszony o przyjechanie na posterunek najszybciej jak to tylko możliwe. Nikt mu nie powiedział, o co chodzi, sam nie wiedział, czego się spodziewać. Dopiero na miejscu przekazano mu, że najprawdopodobniej odnaleziono jego córkę. Mężczyzna był w szoku. Patrzył na dziewczynę stojącą przed nim i nie mógł uwierzyć, że to jest jego córka. Dopiero kiedy Elizabeth potwierdziła, że to naprawdę ona, przytulił ją i łzy popłynęły po jego policzkach. Brian i Wanda zostali aresztowani, nie stanęli jednak od razu przed sądem, ponieważ przez długi czas uznawano ich za niepoczytalnych do tego stopnia, że nie mogli uczestniczyć w procesie. Oboje przebywali w szpitalu psychiatrycznym przez lata. Proces Wandy rozpoczął się dopiero w roku 2009 i od razu kobieta przyznała się do popełnienia zarzuconych jej czynów, za co otrzymała wyrok 15 lat pozbawienia wolności. W roku 2010, po wielu badaniach przeprowadzonych przez różnych lekarzy, psychiatrów, w końcu uznano, że również Brian może stanąć przed sądem. Mężczyzna w trakcie prawie każdej rozprawy, krzycząc i śpiewając, próbował w dalszym ciągu udowodnić, że z jego zdrowiem psychicznym jeszcze nie jest dobrze. Jednak zachowywał się tak tylko w sądzie. Kiedy wracał do swojej celi, zachowywał się już normalnie. Nikt nie miał już wątpliwości, że cały czas symuluje chorobę psychiczną. I w maju 2011 roku usłyszał wyrok podwójnego dożywotniego pozbawienia wolności. Elizabeth po powrocie do domu dość szybko wróciła do normalnego życia. Już kilka tygodni później udała się wraz z rodzicami do miejsca, gdzie była przetrzymywana. Jej mama uzmysłowiła jej, że nie może rozpamiętywać tego, co się stało, że nie może pozwolić na to, aby te 9 miesięcy przekreśliły całe jej życie. Powinna prowadzić szczęśliwe życie, bo to właśnie będzie największą karą dla jej porywaczy. Słowa matki pozwoliły jej się uporać z traumą po tych koszmarnych przeżyciach. Dziewczyna wróciła do szkoły, którą ukończyła w roku 2006. W tym samym roku Elizabeth wyjechała na misję do Paryża. W mieście tym poznała chłopaka o imieniu Matthew, który należał do tego samego kościoła co ona, pochodził ze Szkocji i do Paryża również przyjechał na misję. Elizabeth i Matthew szybko zakochali się w sobie i 3 lata później wstąpili w związek małżeński. W obecnej chwili są rodzicami 3 dzieci. Zaraz po powrocie do domu dziewczyna nie podawała do opinii publicznej, co dokładnie działo się od momentu, w którym została porwana, aż do dnia, kiedy ją uratowano. Jednak kilka lat później dojrzała do tego, żeby opowiadać swoją historię ludziom. Wiedziała, że dzięki temu może pomóc innym osobom i dlatego została mówcą motywacyjnym. Występuje na konferencjach poświęconych porywaniu nieletnich. Ona sama nie wiedziała, jak ma się zachować w stosunku do porywaczy, i chce, aby jej historia pomagała innym osobom, które znajdą się w takiej sytuacji jak Elizabeth kiedyś. W roku 2011 otrzymała nagrodę dla kobiet, które pomagają innym. Oprócz odznaczenia otrzymała również 50 tysięcy dolarów, które wykorzystała na założenie fundacji swojego imienia, której celem jest wspieranie poszkodowanych dzieci, jak również ich rodzin. We wrześniu 2018 roku Wanda Barzi została po 9 latach pobytu w więzieniu wypuszczona na wolność. Stwierdzono, że wcześniej źle obliczono dzień, kiedy powinna opuścić więzienie, nie biorąc pod uwagę czasu spędzonego w zakładzie psychiatrycznym.
Elizabeth protestowała przeciwko takiemu posunięciu, uważając, że stanowi ona zagrożenie dla społeczeństwa. Jednak jej zdanie nie zostało wzięte pod uwagę. Wanda znajduje się już na wolności i mieszka w Salt Lake City, 600 metrów od szkoły podstawowej. To jest już koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie jej do końca. Do usłyszenia. Cześć.